Panie pośle, minął rok od czasu, gdy został pan zaprzysiężony. Jak pan oceni ten rok? No jest to rok stracony dla Polski, rok destrukcyjny dla Polski. To, co robi PiS w parlamencie i w Polsce, to widać, że na razie jest pomysł na socjal, czyli na spłatę kampanii wyborczej, na spłatę dla Radia Maryja. I to, co to do tego, do czego dąży PiS, to do rozwalenia polskiej gospodarki. Pan wicepremier Morawiecki mówi, że wchodzi za 200 milionów euro Mercedes do Polski, ale już nie wspomina, że Polska dokłada do tego również 200 milionów euro. Czyli tak naprawdę to są tylko takie gra pozorów, które rząd robi przez ten ostatni rok. Rzeczywiście składa swoje obietnice. Ja miałem nadzieję, że te wszystkie obietnice, które były składane przed kampanią wyborczą, nie zostaną spełnione, bo właśnie do tego doprowadza się dzisiaj polska gospodarka, że spada nam PKB, spadają nam różne czynniki. Wczoraj wyszedł sondaż, o którym mówi, że 150 tysięcy kobiet zrezygnowały z pracy tylko dlatego, że dostaje 500+. Czy nie dostrzega pan żadnych pozytywów w ciągu tego roku? Mówi pan o samych negatywach. No oczywiście są pozytywy, tylko że my jesteśmy opozycją i będziemy krytykowali rząd. Nie jest naszym celem składanie oklasków dla tego rządu, ale rzeczywiście było kilka rzeczy, które PiS robi dobrze. To jest to, że rozlicza się z Platformą Obywatelską, która rządziła przez ostatnie 8 lat. Panie pośle, przez ten rok to pana debiut w parlamencie, więc pamięta pan na pewno swoje pierwsze wejście na salę posiedzeń, swoje pierwsze wystąpienie, trema? Tak, pamiętam jak pierwszy raz występowałem na mównicy sejmowej. Kwestia dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego. To była 23 z kawałeczkiem. Żołądek miałem tu, gdzie język. Rzeczywiście trema przeogromna, ale z każdym kolejnym wystąpieniem ta trema jest, ale już jest dużo mniej. Ale tak, rzeczywiście łatwo powiedzieć, to wszyscy na to patrzą. Jest trema, ale coraz mniejsza. Każdego posła ocenia się poprzez składanie interpelacji, czy też poprzez jego pracę w komisjach. W jakich komisjach pan pracuje? Ja na początku pracowałem, od początku jestem w Komisji Obrony Narodowej. Byłem też w Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, ale przeszedłem do Komisji Ochrony Zdrowia. No i właśnie, Komisja Obrony Narodowej. Tam zapadają w tej chwili nawet kluczowe decyzje. Właściwie nie na komisji zapadają, to zapadają w gabinecie ministra Macierewicza, nowego, starego rzecznika pana Misiewicza. To, co się dzieje na Komisji Obrony Narodowej, to jest pewna pani z Torunia, która przyszła w czasie pracy komisji i jak jest jakakolwiek dyskusja, to pani poseł Sobecka z Torunia składa wniosek formalny o przerwanie, o zamknięcie dyskusji i do tej pory nigdy to nie miało miejsca. Kiedy przewodniczącym był poseł Niesiołowski, Komisje Obrony Narodowej trwały po kilka godzin, a dzisiaj ta sytuacja nie ma miejsca. Tak jak powiedziałem, pani Sobecka składa wniosek formalny o przerwanie dyskusji i tak wygląda praca w Komisji Obrony Narodowej. Wszyscy znamy arytmetykę, pisma większość, robi co chce. Powstaje nowa formacja wojskowa. To tak, minister Macierewicz nazywa to formacją wojskową, piątym rodzajem sił zbrojnych, czyli obrona terytorialna. Wszyscy specjaliści, obrona terytorialna jest napisana od kilkunastu lat. Jakbyście państwo zobaczyli, jak wyglądała Komisja Obrony Narodowej dotycząca obrony terytorialnej, byli tam rzeczywiście fachowcy, którzy na tym się znają. To pan minister bardzo szybko wyszedł z sali, zasłaniając się obowiązkami swoimi ministerialnymi, został bardzo mocno skrytykowany przez specjalistów, którzy mają wiedzę na temat obrony terytorialnej. Dzisiaj wiemy, że słowa pana ministra o tysiącu dronów dla obrony terytorialnej to była jakaś kpina. Na tajnym posiedzeniu obrony terytorialnej była mowa o 40
40 dronach, ale mówię, że na tajnym, bo za 5 minut ta informacja była przekazana przez ministra obrony narodowej w telewizji publicznej, więc jakie zadanie jest, że te komisje odbywają się tajnie? Tak jest, że my mamy klauzulę tajności, a pan minister wychodzi i mówi to jako pierwszy. Więc no, pan minister jest jednym z gorszych albo najgorszych ministrów w tym rządzie. Kłamie. Kiedy mówi prawdę? Wtedy, kiedy mówi, że Rosja kupi Mistrale za dolara, czy wtedy, kiedy mówi, że obrona terytorialna nigdy nie będzie wykorzystywana przeciwko polskim obywatelom? Pan minister kłamie, nie zna się na rzeczy, jest najgorszym ministrem w historii obrony narodowej. Ale z wojska dochodzą inne głosy, że jest dobrym ministrem. Ale z którego wojska? No bo ja słyszę, że do tej pory, jak rozmawiałem, i to nie mówię z generałami, pułkownikami, rozmawiałem też z żołnierzami na szczeblu niższym, ludzie, którzy mają jakiś wpływ na to, że jest destrukcja w wojsku. Proszę zobaczyć, jakie pieniądze idą na obronę terytorialną, a jakie idą na modernizację armii. Nie ma modernizacji armii. Czy pan minister chce wygrać jakiekolwiek wojny? Mam nadzieję, że do nich nigdy nie dojdzie. Obroną terytorialną, więc ludzie, którzy znają się na wojsku, oczywiście mówią, że się źle dzieje. Oczywiście żołnierz szeregowy, który dostał 300 zł podwyżki, no to on mówi, że jest wspaniale w wojsku, tak? Ale czy szeregowymi wygramy jakąkolwiek wojnę? No, to pytanie na razie pozostawmy bez odpowiedzi i o wojsku byśmy mogli jeszcze mówić długo. Przejdźmy do ochrony zdrowia. Kolejki jak były, tak są. Pakiet onkologiczny jak nie działał, tak nie działa. Oczywiście pan minister Radziwiłł, będziemy składali wniosek o odwołanie pana ministra Radziwiła. Sama premier jest niezadowolona, co było widać na ostatnim posiedzeniu Sejmu, z pracy pana Radziwiła. Ten pomysł, o którym pan minister mówi, czyli o sieci szpitali i wzmocnienie POZ-ów, to jest dobry pomysł. Tylko jak wszyscy państwo wiecie, pieniądze na ochronę zdrowia czy na obronę narodową są zapisane w budżecie procentowo. A jak mieliśmy budżet na poziomie 3,5% PKB, dzisiaj mamy na poziomie 2,5%, więc procentowo te pieniądze na ochronę zdrowia też będą mniejsze. I wszyscy wiemy, że bez zwiększenia finansowania lub współfinansowania za usługi medyczne tych kolejek te kolejki cały czas będą istniały. A jak się panu podoba pomysł likwidacji kas chorych? A to już kiedyś mieliśmy. My jesteśmy jako Nowoczesna za większą konkurencyjnością i chcemy zrobić kilka kas chorych. Tak? No dzisiaj jak to będzie wyglądało? Kasa chorych zmieni nazwę na Państwo Polskie, tak? No bo to będą jakby pieniądze rządowe. To nie ma znaczenia, czy to się będzie nazywało kasa chorych, czy to będą pieniądze z budżetu państwa. Tu musi nastąpić konkurencja, żeby kasy chorych mogły ze sobą konkurować tak, jak jest na całym świecie. I to jest jedyna recepta na poprawę w służbie zdrowia? Nie, oczywiście, że nie. To rzeczywiście musimy zwiększyć. Kolejki jest bardzo łatwo, jakby jednym rozwiązaniem. Trzeba dać więcej pieniędzy POZ-om i rzeczywiście dać im, bo co się dzisiaj dzieje? Dajemy więcej uprawnień POZ-om, ale za tym nie idą żadne pieniądze. Są rzeczy, które lekarze rodzinni spokojnie by sobie poradzili i nie musieliby trafiać do specjalistów, do szpitali, tylko dajmy im na to pieniądze i w POZ-ach te sprawy zostaną rozstrzygnięte. A poza tym, o czym mówi Nowoczesna, to postawmy na cyfryzację i te wszystkie rzeczy, które dzisiaj są, który lekarz musi jakby zajmować się papierologią, będzie to cyfrowo, będzie to już wszystko jakby skatalogowane, więc tu jakby już czas zostanie ograniczony. POZ-y drugie, więcej pieniędzy w ochronie zdrowia i naprawdę te kolejki bardzo łatwo zlikwidować. Panie pośle, Nowoczesna działa od niedawna, dopiero praktycznie powstała w tej kampanii wyborczej do parlamentu. Jak Nowoczesna silna jest na terenie województwa? Jak Nowoczesna ma się w Szczecinku? Struktury w województwie, no mamy kilkuset członków, jeśli chodzi o Nowoczesną. W Szczecinku bardzo ciężko pracujemy, jest to kilkadziesiąt osób zapisanych do Nowoczesnej. Znaczy Szczecinek, tutaj są obawy ludzi, którzy bardzo chętnie chcą z nami współpracować, ale mówią jasno, że boją się podjąć takiej decyzji, żeby wstąpić do pracy, bo mogą stracić pracę na przykład. No boją się obecnych władz, czy to pana burmistrza, czy to pana starosty. I mówią jasno, że jeśli by przystąpili do Nowoczesnej, to mogą stracić pracę. Natomiast mamy bardzo dużo sympatyków, bardzo dużo ludzi przychodzi na nasze spotkania. Chcą działać, ale jakby nie chcą wstąpić do partii. Czy za 2 lata wybory samorządowe, czy w Szczecinku będziecie obecni, czy zaakcentujecie mocniej swoją obecność, czy będzie kandydat na burmistrza, starostę?
No, kandydata na starostę nie będzie, ale mam nadzieję, że będziemy mieli swojego starostę. Natomiast tak, oczywiście kandydat na burmistrza będą obsadzone wszystkie komisje wyborcze. Będziemy mieli wszędzie kandydatów do urzędu miasta i do starostwa. A co do tych 2 lat, no to jednak wszyscy w Sejmie mają dość duże obiekcje, bo mówi się głośno, że wybory samorządowe jednak będą w maju, w czerwcu przyszłego roku. Skąd takie wiadomości? Znaczy to już wszystkie partie o tym głośno mówią, nawet PiS przyszykowuje się do kampanii wyborczej. To jest prosta arytmetyka. Do tej pory PiS ma jeden sejmik w całym Polsce i nie ma samorządów, a wszyscy wiemy, że w sejmikach są bardzo duże pieniądze unijne. I że tak powiem, jeśli zdobędą dwa sejmiki, to już mają 100% jakby więcej sejmików w kraju. A Jarosław Kaczyński to jest człowiek, któremu nie zależy na Polsce tak naprawdę. Jemu zależy na polityce i na władzy. I chodzi o przejęcie władzy w samorządach, których jeszcze PiS nie ma. Panie pośle, Nowoczesna w województwie, powiedział pan, że ma się dobrze. No, była taka sytuacja, że w Szczecinie wystąpili z zarządu dwaj członkowie. Trzej członkowie zarządu odeszli. Tak, ale to są ludzie, którzy prowadzili do tej pory własne firmy, nigdy nie uczestniczyli w polityce, no ale członek zarządu to jest jakby już polityka ogólnokrajowa. No i stwierdzili panowie, że to nie jest to, na co oni się pisali. Tam jest dużo więcej pracy jakby w polu. No trzeba wyjść ze swojej firmy i poświęcić się trochę dla tej polityki. No i oni, że tak powiem, nie są w stanie uczestniczyć w tej dużej polityce. Jak najbardziej mogliby uczestniczyć w tej polityce lokalnej, ale odeszli po prostu do swoich firm i stwierdzili, że ta duża polityka nie jest dla nich ze względu między innymi czasowych. Dziś Nowoczesna nie jest obecna ani w samorządach szczebla podstawowego, ani w sejmikach. W parlamencie jest opozycją. Jak Nowoczesna postrzega inne partie opozycyjne, Platformę Obywatelską, Stronnictwo Ludowe, czy też te partie, które nie są w parlamencie, Razem, SLD i inne? No oczywiście my jesteśmy opozycją do Prawa i Sprawiedliwości, do PiSu, wszystkie partie, które są opozycyjnymi partiami, natomiast mówimy jasno, że my mamy swój program i różnimy się od tych wszystkich partii. No chcą nas zaszufladkować do Platformy Obywatelskiej, że mamy i z Platformą Obywatelską, to dzięki Platformie Obywatelskiej rządzi dzisiaj PiS, bo ich rządy przez 8 lat doprowadziły do tego, że to dzisiaj rządzi PiS. No i nie możemy iść ręka w rękę z Platformą Obywatelską. Natomiast w sprawach fundamentalnych dla Polski mamy to samo zdanie i będziemy razem iść. Chociażby jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny czy ustawę o zgromadzeniach, która zakazuje... Znaczy teraz Senat już troszkę to poprawił, a co do władz lokalnych, to rzeczywiście mamy kilku. Chociażby Wadim Tyszkiewicz, który jest prezydentem Nowej Soli, jest członkiem zarządu Nowoczesnej. Więc coraz więcej mamy też, o tym się oczywiście głośno nie mówi, bo to nie są spektakularne sprawy, mamy coraz więcej niezależnych ludzi, którzy byli radnymi, a chcą dzisiaj być w Nowoczesnej. Panie pośle, 13 grudnia będą marsze. Marsz KOD-u, Marsz Prawa i Sprawiedliwości, marsze jeszcze jakieś inne. W których będzie uczestniczyła Nowoczesna, w których pan będzie uczestniczył? Znaczy na pewno nie będziemy uczestniczyli w Marszu Prawa i Sprawiedliwości. W zależności w jakich miastach kto będzie organizatorem tych protestów, tam nasze struktury będą uczestniczyły, natomiast to na pewno nie będą marsze związane z Prawem i Sprawiedliwością, będą to marsze opozycyjne. Marsze opozycyjne, czyli razem z Platformą, Stronnictwem Ludowym, KOD-em i tak dalej. Tak, oczywiście, no bo my walczymy z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę zobaczyć, co się dzieje dzisiaj w Polsce. No, prokurator, który oskarża opozycjonistów w stanie wojennym, dzisiaj zasiada w Sejmie i jest przewodniczącym komisji sejmowej i dalej oskarża byłych opozycjonistów. No, taka sytuacja nie może mieć miejsca. A czy Nowoczesna nie zorganizuje sama jakiegoś swojego marszu, na przykład w Koszalinie, a może w Szczecinku? Znaczy, oczywiście my jesteśmy współorganizatorami, czy to w Koszalinie, w Szczecinku rzeczywiście nie organizujemy tego marszu, natomiast chociażby w Koszalinie jesteśmy współorganizatorami marszu na 13 grudnia. Czyli sytuacja będzie się rozwijała. Naszym gościem był pan poseł Radosław Lubczyk z Nowoczesnej.pl. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.